Dziś na Popraw Koronę nowa rzeczywistość w praktyce Łukasz Murawski z agencji reklamowej 102. Cześć Łukasz. Studio 102, cześć. Studio 102, witam Cię w studiu. Ale może być 102, bo nasz znak główny jest oparty o tą 102, więc 102 jest też okej. Okej, to ja Cię widziałam w studiu Zoom. Cześć. Zaprosiłam Cię, Łukasz, ponieważ chciałabym z Tobą porozmawiać o... No właśnie, o reklamie w czasie koronawirusa. Bardzo wiele firm zdecydowało się w tym pierwszym kroku na takie drastyczne ścinanie budżetów marketingowych. Czy Twoim zdaniem, jako osoby pracującej na co dzień z marketingiem i z wieloma markami, to jest dobra decyzja? Wiesz co, znaczy... Dobra czy niedobra, znaczy to trudno tak ocenić. No na pewno wszystkie badania gdzieś tam wskazują, że jakby zwrot z inwestycji reklamowych w tym okresie, w takim okresie kryzysowym jest lepszy niż w okresie, nazwijmy to, względnej stabilizacji. No ale to które małe przedsiębiorstwa liczą sobie zwrot z inwestycji reklamowych? No, ja podchodzę do tego troszeczkę inaczej. Znaczy ja to rozumiem, to zastopowanie wszelkich budżetów, cięcie kosztów jako taką spontaniczną reakcję na ten kryzys, który ma niesamowity PR. W ogóle chyba nie było wcześniej takiego kryzysu z takim PR-em. Mm-hmm. A co masz na myśli? Tak medialny niesamowicie, ale to pewnie jest kwestia tego, w jakich czasach on wybuchł, gdzie te media są niesamowicie rozwinięte, więc jakby to taka panika globalna się zrobiła. I takie jest, że powiem, bezrefleksyjne często podejście, bez takiego typowego sprawdzam, czy to rzeczywiście trzeba te budżety reklamowe ciąć. Tłumaczę przede wszystkim, że to jest w ogóle idealny moment na to, żeby budować relacje z klientem. Tak? Że to nie jest taki moment, żeby się zatrzymać i czekać na to, co teraz będzie, bo nie wiadomo, jak długo trzeba będzie czekać, bo już czekamy dosyć długo, a to jest świetny moment na to, żeby tą relację zbudować, bo najlepsze relacje powstają w kryzysie. W tych sytuacjach... Jak budować tę relację w kryzysie? Dobra, to zaraz do tego przejdę, bo to nawet poza tą pandemią, to taka najbardziej solidna relacja powstaje wtedy, kiedy firma pomaga swojemu klientowi w takich aspektach, które wykraczają poza jej działalność typowo biznesową. Bo tutaj o tych relacjach mówisz, ja myślę, że to jest taki bardzo ważny wątek w całym marketingu w ogóle i komunikacji. No bo też wyobraźmy sobie sytuację, że no teraz mamy wszystko zamknięte, więc oczywiście ludzie nie robią zakupów, ale za chwilę, kiedy wszystko się otworzy, no to znowu będzie taka sytuacja, że będę musiał czymś przyciągnąć tego klienta, żeby kupił właśnie mnie, prawda? Jesteśmy działalnością zamkniętą, nie wiem, małym punktem usługowym, fryzjerskim, warsztatem samochodowym, nie wiem, świadczymy usługi fotograficzne i dzisiaj ze względu na sytuację nie możemy tego robić. No to co przede wszystkim powinniśmy robić, to cały czas utrzymywać relacje z tym klientem, ale nie tylko w ten sposób, żeby z nim się komunikować po prostu. Cześć, jesteśmy, pamiętaj o nas, za chwilę to się wszystko skończy i wróć do nas. Tylko żeby rozwiązywać realne problemy tego klienta, tak? No bo dzisiaj, że tak powiem, mierzymy się z takimi problemami typu od 2 miesięcy nie byłem u fryzjera, czy barbera, czy gdziekolwiek indziej, tak? Zaczynam wyglądać coraz gorzej, więc za chwilę spotkania w ogóle online będą niemożliwe, no bo albo wszyscy będą zarośnięci niemiłosiernie, ale można bardzo dużo dla tych klientów, którzy mają ten problem, zrobić, tak? Pokazać, jak strzyc na przykład brodę. Widziałem za granicą jeden z zakładów fryzjerskich robi takie spotkania online, gdzie po drugiej stronie kamery jest fryzjer i pokazuje, jak pewne rzeczy się robi. Nie tylko opowiada, ale pokazuje fizycznie na modelu, jak się farbuje włosy, jak bezpiecznie sobie podciąć to, co trzeba absolutnie podciąć, po to, żeby sobie krzywdy nie zrobić, no bo to jest jakby... trudna sytuacja, nie? To się sobie samemu włosy obcinać. Jeszcze farbować to palicho, nie? Ale obcinać to już jest niezbyt, niespecjalnie łatwe. I są jakby firmy, które rozwiązują tego typu problemy. Zresztą w Polsce mój znajomy też przygotował coś takiego, jak takie zestawy z farbami i z instrukcją. Tak, to chyba nawet widziałam w telewizji takiego przedsiębiorcę. Artykuł w mediach, więc jakby przygotowano takie gotowe zestawy, które można dostarczyć klientowi, żeby mu teraz w tej sytuacji pomóc na tyle, na ile da się pomóc.
I to generalnie dzisiaj każdy punkt usługowy, który dotychczas był niezbędny, może robić. Tak? Mój warsztat samochodowy też może mi pomagać, zadbać o mój samochód w tym czasie, kiedy on stoi, albo nie mogę pewnych rzeczy zrobić w warsztacie, muszę zrobić to sam. Tak? To można mnie przeszkolić, przypomnieć mi o pewnych rzeczach, opowiedzieć, jak pewne rzeczy wykonać samodzielnie, o czym należy pamiętać, tak? kiedy ja nie mogę regularnie zwiedzać warsztatu i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, fotograf, który dotychczas świadczył usługi fotograficzne i z tego żyła, teraz tego robić nie może, może chociażby uczyć ludzi, w jaki sposób, nie wiem, operować światłem, żeby zrobić sobie dobre zdjęcia samodzielnie, w jaki sposób ustawić, nie wiem, kamerę taką, z której my korzystamy w tej chwili, po to, żeby twarz była odpowiednio doświetlona, a więc można takie tipy przygotować i sprzedawać po to, żeby tą relację raz, że utrzymywać, a dwa, żeby rozwiązywać realne problemy naszych klientów. Po to, żeby jak to się wszystko skończy, jakby ci klienci pamiętali, kto dla nich zrobił coś więcej niż tego oczekiwaliśmy. Za chwilę to się skończy i ten rynek jakby wróci do jakiejś takiej nowej rzeczywistości, no bo pewnie trochę zmienionej, no bo dużo się nauczymy i też dużo się zmieni po tak długim czasie. No i znowu trzeba będzie walczyć o tego klienta, więc fajnie jest być, powiem, tą firmą, która tego kontaktu nie straciła i dbała o tego klienta. Inna kwestia jest taka, że to jest idealny moment w ogóle, żeby z jednej strony odświeżyć swój wizerunek, bo jest dużo czasu, żeby popracować nad własnym wizerunkiem i dzisiaj wiele instytucji udostępnia szkolenia, doradztwo, konsultingi za darmo. Robią to też również dlatego, żeby budować relacje z potencjalnym klientem. No ale to jest świetny moment właśnie, żeby zrobić coś, na co normalnie, kiedy jesteśmy uwikłani w takie codzienne obowiązki związane z prowadzeniem firmy, świadczeniem usług i nie mamy czasu na odświeżenie własnego wizerunku, no to teraz ten czas jest. Tak? Jest taki czas na spokojną refleksję, spojrzenie z zewnątrz na siebie i krok po kroku odświeżenie swojego wizerunku po to, żeby w nowej rzeczywistości tupnąć, że jesteśmy i to jeszcze świeżsi, fajniejsi. Ale jest też druga szansa, że jeśli widzimy, że nasza konkurencja, która dotychczas nas była przed nami, pewne rzeczy nie robi, no to jest duża szansa na to, żeby sobie zawłaszczyć niszę, żeby trochę tego rynku więcej dla siebie pozyskać, tak? Jeśli ktoś zaniechał działalności w tej chwili. No właśnie i zaczęliśmy od tego, że firmy ścinają budżety marketingowe, a doszliśmy do tego, że bezkosztowo można ten marketing zrobić, tylko po prostu wystarczy to działanie, inwencja i kreatywność tego samego przedsiębiorcy, który no dzisiaj ma we własnych rękach tak naprawdę ten marketing swojej firmy, nie? No tak, mały przedsiębiorca ma wszystko w swoich rękach. Prowadzenie firmy, księgowości, świadczenie usług, czy też wysyłanie produktów. I dzisiaj takich inspiracji, jak można by prowadzić jakby działalność w sytuacji, kiedy normalnie tego robić nie możemy, jest bardzo dużo. Jest fantastyczna strona, prawda, nie polska, ale to nie ma żadnego znaczenia, covidinnovations.com. To jest platforma, która zbiera z całego świata innowacje, które możemy przefiltrować sobie po branżach i zobaczyć, co inni w naszej branży robią w tym czasie. I tam właśnie znajdziemy takie podpowiedzi, co mogą robić fryzjerzy, nie wiem, jakie nowe usługi możemy w tej chwili świadczyć, kiedy nie mamy bezpośredniego kontaktu, ale online możemy pewne rzeczy robić. Więc tam jest mnóstwo inspiracji, więc jak ktoś może, to zapraszam na tą stronę i przefiltrować sobie po branży swoje i poszukać ciekawych inspiracji i zrobić to na swoim rynku po prostu, tak? Bo to nie jest kwestia kopiowania czy zgapiania, tylko i zainspirowania się i zrobienia tego po swojemu, może nawet lepiej niż ktoś to zrobił. Świetnie, bardzo Ci, Łukasz, dziękuję. Myślę, że naszym słuchaczom przydadzą się takie inspiracyjne linki, więc umieścimy ten link. Czy zechcesz w ogóle zdradzić, z czym na przykład do Ciebie przychodzą dzisiaj właśnie Twoi klienci, czy mali, czy więksi? Jakie problemy mają przedsiębiorcy dzisiaj? Więksi przedsiębiorcy nie mają aż takich problemów. Tak? No, gdzieś tam było jakieś zastopowanie, jeśli chodzi o jakieś tam inwestycje reklamowe czy marketingowe, no, ale to już dzisiaj wraca z tych większych firm, a z kolei mniejsi, którym doradzam, jakby wykorzystują ten czas w dużej mierze na to, żeby zadbać o siebie. Czyli wracają raz, że jakby mają teraz czas na to, żeby tą markę zbudować porządnie,
A dwa wracają też, przychodzą też po inspirację, co robić w tym czasie, tak? Więc to są te dwa aspekty. Ale przede wszystkim jakby w pracy z małymi firmami skupiam się na takim procesie, jakby krok po kroku, jak samodzielnie zbudować coś, co nazywamy silną marką, no bo to nie jest prosty proces, ale ja jestem zwolennikiem upraszczania jakby gdzieś tych złożonych teorii, przygotowałem nawet takiego e-booka dla mikroprzedsiębiorców, jak samodzielnie zbudować własne odróżnienie na rynku. Więc jak masz ochotę, to możemy też się tym podzielić. Z miłą chęcią. Myślę, że jeżeli jest dostępny taki dokument, to bardzo miło, jeśli się... Ja to przygotowałem jakby głównie z tego względu, że taka godzinna sesja z przedsiębiorcą jakby nie rozwiązuje problemu. Identyfikujemy problem, rozmawiamy trochę, jak pewne rzeczy należy robić i teraz ten przedsiębiorca zostaje z tym sam. No, z tą całą masą jakby myśli, które są w głowie. Ja jestem w pełni świadomy tego, że samodzielnie nikt tego nie zrobi. W związku z tym stwierdziłem, że muszę przygotować taki materiał, który będzie krok po kroku prowadził taką osobę w sposób bardzo zrozumiały i czytelny, w sensie bez używania skomplikowanej terminologii, po prostu fizycznie jak pewne rzeczy robić, tak, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób zrobić analizę konkurencji, w bardzo prosty sposób, tak, generalnie czego czekają nas klienci. No, tam wszystko w tym dokumencie jest, teraz chyba nie jest moment na opowiadanie, możemy się, tak jak mówię, tym się podzielić, no ale stworzyłem taki dokument, który jakby jest odpowiedzią raz na potrzebę, a dwa jest przygotowany właśnie stricte pod takie jednoosobowe działalności czy mikroprzedsiębiorstwa, tak, które nie są w stanie przejść przez całą bibliotekę książek dotyczących brandingu czy marketingu. Teraz jest taki czas, kiedy nie potrzebujemy budować strategii, bo na nią nie ma czasu, tylko te firmy po prostu potrzebują rozwiązań. I bardzo się cieszę, że zechcesz się właśnie podzielić tymi, że zechciałeś się przede wszystkim podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem i że zostawisz swojego e-booka krok po kroku. No i po to też jest właśnie popraw koronę, nowa rzeczywistość w praktyce, żeby tu i teraz dawać rozwiązania, które można zastosować jeden do jednego i pomóc innym się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Nie strasząc strategiami i tymi wszystkimi terminami. Tak, tak. Od razu na ten dobry dystans wielki. Dokładnie, więc my ten dystans skracamy. Bardzo Ci, Łukasz, serdecznie dziękuję. Super. Dzięki i wielkie za zaproszenie. Pozdrawiam. Cześć. Dzięki.